Dominika Marciniak, dobry wieczór. Zapraszam na szczegóły prognozy pogody. Fronty atmosferyczne nad naszym krajem dalej wprowadzają nieprzyjemną i na pewno niezimową aurę. Dalej występować będą ciągłe, a chwilami intensywne opady deszczu. Będą im towarzyszyć coraz silniejsze porywy wiatru do 60, a miejscami do 80 km na godzinę. W nocy z piątku na sobotę zawieje śnieżne na wschodzie kraju, gdzie może spaść nawet do 10 cm śniegu. Słabiej poprószy też na południu, z kolei na północy spodziewamy się tylko deszczu, jedynie na Kaszubach śniegu. Na termometrach do 4 stopni na plusie na zachodzie naszego kraju. W regionie intensywne opady deszczu, a niebo mocno i szczelnie przykryte chmurami. Na termometrach 2 stopnie powyżej zera w każdym z miast. W sobotę do wczesnego popołudnia nadal będzie bardzo mocno wiać. Na zachodzie, na południu oraz w centrum chwilami do 70 km na godzinę. Na zachodzie bez opadów, nawet z szansą na przyjaśnienia. W pozostałych miastach niestety deszczowa aura. Na termometrach od 2 stopni na południowym wschodzie do maksymalnie 7 na krańcach zachodnich. W województwie łódzkim na niebie dalej dominować będą ciężkie, ciemne chmury, a z nich będzie padać deszcz. Wychodząc z domu pamiętajmy więc o parasolach. Na termometrach 4 stopnie na plusie, na barometrach 990 hektopaskali, ciśnienie rośnie. Zerknijmy jeszcze na raport smogowy, a jakość powietrza w naszym regionie jest bardzo dobra. Zobaczmy co w kolejnych dniach. Niedziela jeszcze ze sporym zachmurzeniem, ale bez opadów. W poniedziałek i we wtorek według synoptyków jest szansa wreszcie na promienie słoneczne. Na termometrach od 4 do maksymalnie 6 stopni. Dziękuję za uwagę, miłego wieczoru, dobranoc.